Dzień dobry, moi drodzy. Dzień drugi na drabinie wałbrzyskiej. Jest godzina 6:26. A wstaję już. I tak nie śpię. W ogóle przez chwilę, co chwila się budzę. W śpiworze jest w miarę ciepło. Ale na zewnątrz jest 3 stopnie. I to nie zachęca za bardzo do wychodzenia ze śpiwora. Jest ciemno, ale w ogóle jest chyba pełnia albo przed pełnią jakoś, bo księżyc tak świeci mocno, że tutaj w namiocie właściwie mógłbym się poruszać bez latarki. Tylko na potrzeby filmu odpaliłem latarkę, żeby było mnie widać. No nic. Plecy, bo... Spakuję się i ruszamy w dół. Jeszcze sprawdzę trasę, bo nawet nie wiem, dokąd idę za bardzo. Śniadanko. Już jest 7:30. Więc muszę się pośpieszyć. Nawet już spakowany, plecak spakowany, tylko muszę zjeść i wrzucić te rzeczy do plecaka i ruszam. Póki co jeszcze siedzę w kurce puchowej, bo jest rzeźko. A jak ruszę, to ją zdejmę. Płatki jaglane z orzechami, z kakałem, z miodem i z żurawiną. Jest godzina 8:00. Trochę mi to zeszło, ale ruszamy. Pokażę tylko jeszcze drogowskaz, żebyśmy zorientowali się, dokąd idziemy. A idziemy nocleg na Dzikowcu, 836 metrów na poziom morza, a teraz godzina 15 do Wałbrzych Sobięcin. Jak tam widzicie, słońce już nad górami. Ruszamy. Ale jest fajnie. Piękna panorama. Szkoda, że właśnie tutaj gdzieś w okolicy nie rozbiłem namiotu. Znaczy nie ma gdzie, więc nie żałuję, bo tam było też fajnie. Tylko cudowny byłby widok w nocy na tą okolicę. I pewnie byłoby lepiej widać wschód słońca. Ale plusem nocowania na szczytach nie są tylko piękne widoki z rana, ale to, że nie musimy wdrapywać się na dzień dobry na górę, a schodzimy, a jest to dużo, dużo, dużo lżejsze, przynajmniej dla mięśni, dla stawów niekoniecznie. Mijamy po drodze łyse drzewo, taka ciekawostka, nie było pełni, jutro jest dokładnie połowa księżyca. Już go tam widać na horyzoncie, ale to niesamowite, że tylko jego połówka potrafiła tak mocno świecić w nocy. Słuchajcie, wprowadziłem was w błąd. Nie schodzimy niebieskim szlakiem w dół do najbliższej miejscowości, a schodzimy zielonym przez Dzikowiec Mały do Boguszowic Gorce, jakoś tak. Jakby was ktoś kiedyś pytał, gdzie są drzwi do lasu, to już wiecie. O
opuszczamy Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, ale tutaj sobie spocznę na ławeczce, ponieważ muszę zorientować się, dokąd idziemy, co robimy, gdzie będzie można zrobić zakupy i ile mam do przejścia. I tak, moi drodzy, teraz Bogoszów Gorce. Z Bogoszów Gorce idziemy na Chełmiec, przez Chełmiec na Mniszek, Jabłów i Trójgarb. I to będzie jakieś 18 km. A później jeszcze Luboń, Szczawno, Zdrój, Jabło przed Wałbrzychem gdzieś się rozbije. Albo za. Kurczę, no. Z dupy ten Wałbrzych. Ale póki co idziemy do Bogoszów Gorce. Tam może jakiś sklepik szybko. Docieramy do centrum. Ten budynek, który znajduje się za moimi plecami, to jest ratusz z XVIII wieku. W ogóle przepiękne miasteczko. Powiem szczerze, że przechodzi mi przez głowę taka myśl, że mógłbym w takim mieście może mieszkać. Ale nie wiem, może lepiej tutaj jednak tu jest przyjeżdżać niż być na stałe. Na pewno mieszkając w takim mieście trzeba mieć pomysł na życie. Bo raczej trudno jest tutaj znaleźć pracę. Ale widok dookoła jest przepiękny i po drugie jest tutaj kupę górek, więc na pewno można byłoby każdego dnia trenować sobie i wchodzić sobie na przykład murę Mniszek, na którą jest droga krzyżowa i na którą teraz będziemy się wspinać. To co, idziemy, nie? Bo już jest dochodzi 10, więc bym powiedział, że wcale mi się nie śpieszy. Ale to jest przyjemne. Dla odmiany. A tak na szybko, tu jeszcze wam powiem, że jest tutaj dom gościnny, radar. Co za nazwa? Tajne noclegi, restauracja. Te okna tutaj powyżej. Jest też Żabka, pizzeria, Carrefour, mini, apteka, piwo, wódka, wino. Więc jeśli byście potrzebowali zrobić jakieś zakupy, to bez problemu możecie sobie... O, nawet są też kolarze. Więc jest tu wszystko. Masgros. Nawet jest, ale jeszcze zamknięte. No to ruszamy drogą krzyżową górniczego trudu. Swoją drogą szanuję wszystkich, którzy schodzą pod ziemię i tam spędzają większość dnia. Ja bym chyba tak nie potrafił. Jak już wspominałem wam w wczorajszym odcinku, jestem dzieckiem słońca i kuzynem wiatru. Chyba znowu wprowadziłem w błąd, mówiąc, że droga krzyżowa prowadzi na szczyt Mniszka, czy Mnicha. No, na Mnicha na pewno. Ponieważ prowadzi na Chełmiec. Przełęcz Rosochata, 710 metrów. I jest tutaj drogowskaz, Chełmiec 30 minut, Lubomin godzina 30 i Trójgarb za 2,5 godziny. A droga krzyżowa, a tutaj ta przełęcz jest przy 5, 6, 7, przy 7 stacji drogi krzyżowej i powiem szczerze, że jeśli Jezus miał tak ciężko jak na tej drodze krzyżowej, to nie wiem czemu upadł. No a dobra, żartowałem oczywiście, ale jeśli chodzi o tą drogę krzyżową, idziemy cały czas taką śrutową drogą,
nachylenie terenu jest łagodne, idzie się super tak naprawdę. Idealnie jak taka rozgrzeweczka, ale jest przepięknie, to dzięki tym kolorowym liściom. Trochę zaczyna wiać, ale póki co to nie przeszkadza, tu w dole, zobaczymy jak będzie na szczycie. Mam pewien dylemat, ponieważ szlakowskaz wskazuje, że na Chełmiec jest 20 minut i tam prowadzi czarny i zielony szlak. Ja teraz szedłem cały czas zielonym, ale mój zegarek, znaczy ślad na zegarku pokazuje, że mam tu odbić czarnym szlakiem w dół. A nie chcę tego robić, chciałbym wejść na tą górę i patrzcie, jest tutaj tabliczka. Tu jesteśmy na tym skrzyżowaniu i tutaj idzie zielony szlak 20 minut na szczyt góry, a czarny szlak schodzi tędy dokądś tam. I pomyślałem sobie, że wejdę sobie zielonym do góry, a później niebieskim albo zielonym zejdę sobie, o może niebieskim, przetnę czarny szlak i tyle, nie? Chociaż później mam iść na Lubominek chyba, więc zejdę zielonym, tak będzie najlepiej. Dobra, męska decyzja podjęta, kijki w dłoń i ruszamy. Podejrzewam, że tędy byłoby szybciej, ale pójdziemy sobie na spokojnie. A w ogóle, żeby było śmiesznie, to na tym, to jest mały Chełmiec, 10 stacja drogi krzyżowej, a tutaj jest 15 minut. Widzicie, jaka różnica między tymi drogowskazami. A tutaj widzę, że chyba tablica nie uniosła tego i pękła, ją wymienili, ale nie zwieźli tej starej na dół. Super. Mam już tam ponad 9 km zrobione w 2,5 godziny, więc jest całkiem nieźle. Nieźle, jeszcze muszę przejść 20 km dzisiaj. Damy radę! No i docieramy na szczyt Chełmca, 851 metrów nad poziomem morza. Powiem szczerze, że chyba dużo szybciej zrobiłem to niż w 15 minut, chyba w 10, ale i super, poczułem, że się w końcu rozgrzałem. Jest to jakaś wiatka i maszty telekomunikacyjne i powiem wam, że o i wielki krzyż oczywiście. O, jeszcze coś jest, ale już wiem, co tak świeciło w nocy tam ze szczytu Dzikowca było widać. Tam ci państwo, tam z oddali, cały czas ich mijałem na drodze, oni mi wyprzedzili. Poszli skrótem chyba jakimś. No, cwaniacy. Jest tu wiatka, są dwie ławy, na których ewentualnie można się rozłożyć do spania, albo między ławami. Wiatka jest nowa. Myślę, że... Znaczy, jest przewiewna. Ale jak nie będzie docinało od tej strony za mocno, no to myślę, że stołów nie zmoczy. To widać po ziemi, że jest wilgotna właśnie do granicy stołów. Jest też wielkie palenisko. A tutaj, moi drodzy, znajduje się jakieś jeszcze miejsce, w którym pewnie można coś zjeść. Wejście do wieży widokowej. O, bardzo proszę. Tam za moimi plecami wieża widokowa. Ja nie zamierzam jej chodzić do niej, ale się muszę zorientować, co dalej i którędy. Dobra, już wszystko wiem. Jesteśmy tutaj. Chełmiec, szczyt. To teraz musimy dotrzeć do Lubomina. Czyli zejdziemy zielonym szlakiem koło szczytu Długa. Tutaj asfaltem kawałeczek. Tu jakaś wiatka jest. I później do Trójgarbu. Nie wiem, jak wam to powiedzieć.
wydarzył się wypadek i część materiałów z drugiego dnia wędrówki przepadła. Nigdzie ich nie mogę znaleźć. Nie wiem jak to się stało. Dlatego też pomyślałem sobie, że w ramach takiej jakiejś rekompensaty opowiem wam o kurce, którą ze sobą zabrałem na tą wędrówkę. Kilka osób pytało mnie w komentarzach, co to za model, więc może wam opowiem. A jest to, moi drodzy, bardzo proszę, tak ona się prezentuje. Jest to kurtka polskiej firmy JMP. Ta firma specjalizuje się w odzieży turystycznej oraz sportowej. A ten model to jest model Nano NX i jest przeznaczony do turystyki górskiej oraz na skitury. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ ta kurtka jest bardzo lekka, w rozmiarze M, waży ona trochę ponad 300 gramów i jej zadaniem było być lekką oraz ekstremalnie wytrzymałą. Czyli żeby stworzyć tą kurtkę, postanowiono użyć bardzo lekkiego nylonu, tkaniny nylonowej i membrany, która nie jest byle jaką membraną, ponieważ jest to Dermizax NX 40000. Parametry tej membrany to nie byle jakie parametry, ponieważ wodoodporność to jest 20000 mm na 1 metr słupa wody, chyba tak się to mówi, oraz oddychalność to jest 40000 gramów na metr sześcienny pary. Nie znam się na tym, mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. W każdym razie są to ponoć bardzo wysokie parametry, które mają zapewnić komfort podczas wyprawy albo uprawiania sportów. I tak, jest ona wodoodporna, dobrze oddycha, szwy w tej kurce są podklejone i żeby zbić wagę trochę tej kurtki, postanowiono zrobić z nią taką minimalistyczną. Dlatego też nie ma tutaj żadnych takich specjalnych rzepów i tak dalej, jest po prostu gumeczka. U dołu też regulujemy taką gumką. Znaczy inną troszeczkę, z blokadą. Kaptur w tej kurce jest bardzo ważny, ponieważ jest to kaptur, po który bez problemu zmieścimy kask do spinaczki oraz kask na skitury. Bardzo proszę. Kurtka posiada gardę i regulację. W tej płaszczyźnie oraz tutaj. Tak, żeby kaptur nie zasłaniał nam widoków na prawą i lewą stronę. Dodatkowo, kurtka posiada dwie duże kieszenie, które są umieszczone dosyć wysoko. Dzięki temu bez problemu możemy używać pasu biodrowego w plecaku. W jednej z tych kieszeni jest tasiemka zakończona karabinkiem plastikowym. Do tego karabinka możemy zaczepić sobie na przykład klucze, kompas, albo karnet na wyciąg. Kieszenie są otwierane w dwóch kierunkach. Można je otworzyć od dołu lub od góry, w zależności od tego, jak mamy jesteśmy poblokowani przez plecak. To jest bardzo wygodne. No i co jeszcze o tej kurce mogę powiedzieć? Że ma krój taki bardziej slim i dobrze się w niej wygląda. I jest w trzech kolorach, bo jest pomarańczowa, żółta i niebieska, z tego co pamiętam. I jest w dosyć atrakcyjnej cenie, w przeciwieństwie do tych takich topowych marek i kurtek wykonanych z Gore-Texu. Jakby ktoś się pytał, to kurtka nie ma suwaków pod pachą do regulacji ciepła, ale membrana ma tyle dobrze odpowiadać wilgoć, że te suwaki są niepotrzebne. Ja tą kurtkę używam właściwie od roku. Przeszedłem w niej kilka szlaków i uważam, że daje radę. I dobrze się w niej wygląda. Więc warto się tą firmą zainteresować. No, to wracamy do filmu. Jeszcze raz przepraszam. To się już więcej nie powtórzę. Nie wytrzymałem. Wpadłem do pizza hit. No. Koło hita to ona nie stała, ale zawsze. No dobrze, to teraz
Trzeba się go wspiąć na górę i zostawić namiot. O, tu jakie widoczki. Dzień dobry. Długo pan już tutaj stoi? Super miejsce na jakby pokazy uliczne, ale jest zajęte. Ale po prostu przepiękna miejscowość. Pokażę wam. No pięknie, pięknie, tylko że o, palmy nawet są. Ale pogoda, znaczy temperatura zupełnie nie. Pff, ale zajebiście. Zobaczcie. Słuchajcie, już jest ciemno i bez sensu, żebym kręcił. Nawet tutaj w tym zdroju, gdzie jest dużo światełek i tak to wygląda dosyć ciemno, więc chowam aparat, wbijam na tą górę, no tak będzie lepiej, co? Na tą górę parkową. Zostało mi jakieś 30 minut, jakieś, nie wiem, chyba 1,5 kilometra. Sprawdziłem w pizzerii. Dzisiejszy dystans wyniósł 33 km. Ja pokonałem 36,5 tutaj w tym momencie. No, dorzucając te 1,5 kilometra, no to będzie 38. W ogóle nie spodziewałem się, że takie dystanse pokonam. W tej chwili mam 11 godzin i 12 minut z przerwą na pizzę i tak dalej. No tutaj jeszcze zostało mi jakieś 30 minut, więc no to będzie 11 godzin 40 minut drogi. No, miło. W takim razie widzimy się jutro rano na... liście przebiegły. Widzimy się jutro rano na górze parkowej i niech to szlak.